Dziękuję bardzo panu prezesowi Ryszardowi Czystowskiemu za przedstawienie mnie, mojej skromnej osoby. Ja nazywam się Antoni Giza, pracuję w Uniwersytecie Szczecińskim. Ja, skoro pan prezes mnie tak przedstawił, to ja też o nim parę słów pozwolę państwu, że powiem. Otóż pan wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej tutejszego stanu, Ryszard Czystowski, znany, bardzo aktywny, bardzo ofiarny działacz polonijny. I co ja widzę sam, jak jestem tu prawie dwa tygodnie, jak on całą duszę, kosztem snu, kosztem, prawda, zmęczenia, pościgu za pracą, za wszystkim, wiele spraw załatwia. Udzielił mi również gościny, czyli jak to przed wyjazdem moim do Stanów powiedział Wik i opierunek. No Wik, jest na opierunek, nie mamy czasu. Ani on, ani ja. Ale chciałem tutaj podziękować w obecności państwa panu Ryszardowi za gościnę, za przyjęcie mnie, za samo spowodowanie mojego tutaj przyjazdu i przedstawić tymi krótkimi słowy tą sylwetkę tego bardzo ofiarnego, bardzo aktywnego działacza. Oczywiście chcę zacząć jeszcze od tego, żeby państwa bardzo serdecznie powitać. Bardzo się cieszę, że mam tą przyjemność spotkać się z moimi wspaniałymi rodakami za wielką wodą. Cieszę się ogromnie, panowie i panie, mili rodacy, że spotkał mnie ten zaszczyt w New Britain z państwem troszkę porozmawiać. Moje wystąpienie rozumiem, że nie może być nader długie, bo to jest sobota wieczór, sobota karnawałowa. Będę starał się przedstawić to, co mam do powiedzenia, tak skrótowo raczej. Potem zostawimy jakąś furtkę na ewentualne dyskusje. Jeżeli problemy, które będę poruszał, państwa zainteresują, zaciekawią bliżej. Otóż ja przyjechałem tutaj, jakby to rzec, no, z pewną rolą, z pewną zamierzoną robotą, pracą. To znaczy chciałem nawiązać kontakty z Polonią tego stanu, z krajem. Ale chcę zaznaczyć jednocześnie, że mnie tutaj nie wysłała żadna partia polityczna. Ja tutaj przyjechałem, patrząc z drugiej strony, prywatnie, indywidualnie, sam sobie zafundowałem przelot. Natomiast resztę, jak już mówiłem, to wspaniały wiceprezes mi funduje. Także obydwaj prywatnie jakoś to robimy, żeby tą robotę zrobić. Chciałem powiedzieć najpierw parę słów o tym, o tej działalności polonijnej. Otóż od lat paru działa w Polsce taka instytucja, jest tutaj ulotka, ja myślę, tych ulotek parę tam, panowie prezesie, jakoś dostarczymy państwu, ja tylko jedną ze sobą zabrałem. Działa taka instytucja, jedną ze sobą zabrałem tu. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią. Jest to taki twór, który był zainicjowany przez Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w 1997 roku. Po naradach w Uniwersytecie imieniem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został on powołany, ta rada została powołana do życia, potem zarejestrowana w sądzie wojennym i tak dalej, to już tą procedurę pominę. No i ona już teraz, chwalić Boga, funkcjonuje czwarty rok. Rada, prezesem jest pan premier Szczepanik, profesor Szczepanik z Londynu, wiceprezesi. To są w Polsce, pewnie tutaj trafią, mam taką nadzieję, jak nie, no to ja trafię jeszcze, bo ja to tam nie popuszczę, to co zacząłem, o czym zaraz powiem, to muszę zrobić. Więc jest Adam Sudoł, sekretarz generalny Marek Szczerbiński, no i oczywiście tutaj po mojej prawej stronie siedzi sobie skromnie członek zarządu Rady Porozumiewawczej, pan Ryszard Czystowski. A więc człowiek z tego stanu i jeszcze z tego stanu mamy jednego, mianowicie profesor Piotr Wandysz jest członkiem kapituły Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią. Jest bowiem takie ciało jak kapituła, która ma za zadanie zajmowanie się nadawaniem godności członka honorowego tejże rady, medali, no i oczywiście wyróżnień prac poświęconych Polonii. W imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej na stankę na rękę chcieliśmy panu coś takiego dedykować. Jest to
cyklon, ale jest to przede wszystkim uznanie za Pana wysiłek i za Pana pracę i za Pana włożone serce w tak ważny dla Polaków rejon. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja w słowach podziękowania Panom i Państwu. Jak sam te mowy uchwalenie miała w ręce, tę książkę Pan Profesor może za mało naświetlił tę sprawę, co ma zamierzyć zrobić w przyszłości właśnie tę książkę, którą napisze. On zbiera dane, książki, materiały i prosiłby, na pewno prosił wszystkich, na pewno każdy z nas coś ma. I szczególnie takie organizacje jak Sokolstwo, czy Kongres Polonii Amerykańskiej, co ma faktu, chodzi o fakty, żeby przekazał Panu, żeby, jeżeli będzie pisał tą historię, żeby ta historia była oparta na faktach, a nie o słowach mówi, czy tak ktoś pogląda, każdy ma inne poglądy. Więc ja tutaj dedykuję książkę czynu Polonii Amerykańskiej, napisana dla weteranów. To jest historia weteranów w Ameryce. I cała działalność przez od zakończenia II wojny światowej do Armia Halera. Tak. Więc tutaj są fakty. To nie jest poezja. To są fakty i mam nadzieję, że Pan Profesor skorzysta z tego. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Państwo, dziś w programie, jak zwykle, w naszym programie zawsze są najciekawsi, myślę, ludzie tu i ci tutaj, co robią coś ciekawego dla Polonii. Otóż Ryszard Ciskowski, wszyscy doskonale pamiętają, jest drugim wiceprezesem w Kongresie Polonii Amerykańskiej, ma wiele jeszcze innych funkcji i w Sokolstwie jest łącznikiem polsko-amerykańskim. Nie będziemy już ich wymieniać, bo za dużo, ale dzisiaj jest w programie Ryszard dlatego, że znowu sprowadził nam tu do Stanów gościa ciekawego. Ryszard, pana profesora Antoniego Gizę, któregośmy zawiadali przyjazd, przedstawimy później, ale ty musisz nam tylko w skrócie powiedzieć, jak wasza znajomość powstała i dlaczego. No, z panem profesorem znaliśmy się już przedtem, a głównie tak już scaliło się na konferencji naukowej w Łagowie Lubuskim w ubiegłym roku we wrześniu, gdzie byłem jako przedstawiciel Polonii, tak? Brałem udział w kongresie Rady Porozumiewczej Badań nad Polonią. Na tej konferencji zostałem członkiem zarządu i tak po prostu nas się tutaj bardziej się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą pan profesor jest osobistej, bardzo takiej wspaniałej, towarzyskiej osobowością, że można z nim bardzo wspaniale współpracować i w ogóle cała przyjemność przebywać razem z nim. Ma wiele wiadomości, które są bardzo ciekawe, które są mało publikowane, a które na pewno dla młodszego pokolenia i starszych nawet na pewno się przydadzą i ciekawe to usłyszeć od pana profesora. Współpracujemy, pan profesor jest również członkiem Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią. Przyjechał tutaj zbierać materiały, na razie taki mały rekonesans, następnie w przyszłości jest zaproszony i przyjedzie, być może się uda przyjechać panu profesorowi na 150-lecie obchodów tutaj. Będzie to latem. Tak, będzie to wrześniu, koniec września. Więc pozostanie trochę dłużej, w związku z tym będzie możliwość częstszych spotkań z Polonią. Cała ta właśnie między innymi się teraz krystalizuje i jakby się już wykrystalizowało, że książka by powstała na temat Polonii, Wybrzeża Wschodniego. Ale to myślę, że to tak, oczywiście tam profesor, pan profesor powie, bo mu tak, odbierzemy możliwość powiedzenia. Jak najbardziej. Dziękuję, Ryszard. I więc proszę Państwa, oto przed nami profesor zwyczajny, doktor habilitowany Antoni Giza. Jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Szczecińskim, mieście, w którym spędziłem 25 lat życia. Witam profesorze w programie. Witam. Jakie pierwsze wrażenia w Stanach? Dobre, to znaczy... Powiem, że pan jest pierwszy raz w Stanach. Pierwszy raz w Stanach, mimo prób podejmowanych wcześniej. No wrażenie na początku takie smutne. Śnieg taki jak w Europie Środkowej i Wschodniej, mróz też, ale mimo wszystko poruszać się można. Dotrzeć do wielu punktów przy pomocy pana Ryszarda Ciskowskiego można było. To jest nie wszystko jeszcze, co zaplanowałem, bo czas pobytu krótki nie pozwala
na osiągnięcie, zrealizowanie zamierzonych celów, ale przynajmniej to, co dobrego mi się udało, to oczywiście, że ponawiązywałem szereg kontaktów, niezbędnych kontaktów, może jeszcze nie wszystkie, ale wiem, co mam robić na przyszłość. Tak, przypomnijmy przede wszystkim, jaki jest cel pana wizyty tutaj. Cel pierwszy, taki doraźny, który zapewne będę realizował i za ewentualnym drugim pobytem, to jest nawiązanie kontaktów z Polonią amerykańską, z Polonią w tych Stanach, w których gdzie moja noga powstanie, gdzie są duże skupiska. To jeśli bym przyjechał po raz drugi, to będę nadal robił to samo, bo nie wszystkie kontakty, jeszcze nie wszędzie dotarłem. Ale główny cel, taki, który będzie ciążył nad wszystkimi innymi moimi kontaktami ze Stanami Zjednoczonymi, z Polonią amerykańską, czy to będą kontakty osobiste, czy to faksowe, czy telefoniczne, czy wszelkie inne możliwe, istniejące, to będzie głównie napisanie monografii na temat Polonii na terenie północnej części Wybrzeża Wschodniego. To głównie byłyby Stany Connecticut, no, Nowy Jork na pewno. Resztę powiem może trochę później, jak się zorientuję w ogóle, gdzie materiały pozwalają na jakieś ambitniejsze podejście, bo tak się, prawda, tańczy jak grają, prawda, jest to powiedzenie, więc tam, gdzie będę miał dużo materiałów, które pozwolą mi na rozwinięcie, prawda, skrzydeł, na podjęcie jakiejś ambitnej, prawda, próby rozpatrzenia całościowo problematyki, to tam będę robił. Natomiast jeżeli chodzi o pewne terytoria, gdzie mogę mieć tych materiałów mniej, to w ogóle nie będę podejmował, bo po cóż tam jakiś przyczynek mam wstawiać. Ale gwarantuję panu, że tu tak dużo się dzieje, jest tak wiele organizacji, ludzi ciekawych, że wie pan, tu ma pan ogromną kopalnię. Wie pan, się obawiam, że pan powinien tu chyba zostać na 6 miesięcy, nie na 2 tygodnie, żeby za pierwszym razem coś zbadać, a przecież tam rodzina czeka i praca na uczelni. Rodzina czeka, co prawda cała rodzina już jest samodzielna, dzieci malutkich już nie mam, nie licząc wnuczki 7-letniej, która trochę tam tęskni pewnie, ale praca jest straszna na uczelni. Natomiast no, wyrwać się mogę na 2 tygodnie w związku z przerwą semestralną. Natomiast ja myślę, że tak gdzieś od połowy lipca do października, no ja mam w październiku też luźniej, w listopadzie, więc ja myślę, że potem w miarę możliwości technicznych, możliwości przyjazdu, jakiegoś gdzieś, prawda, zatrzymania się i dostępu do materiałów, to ja potem mogę ryć. Ja myślę, że ponieważ ja to szybko robię, już mam jakieś takie doświadczenie w technice pisania, przygotowywania się do pisania, to ja to chyba zrobię. To zadanie nie przekracza moich możliwości. Tak, proszę pana, wiem, że jest pan autorem kilku książek. Jakie to są książki i o czym one traktują? Tak, to znaczy, ściślej mówiąc, to jest ich kilkanaście, przepraszam, ale jeżeli chodzi już o te książki, to wymienię je wszystkie. Czy będę dokładnie mówił tytuły, czy po prostu o czym? O czym? Generalnie pan po prostu... Pierwsza to jest o panslawizmie, wydana w Ossolineum w 1982 roku. Pierwsza książka w Polsce na ten temat. Ona jest niewielka, bo to jeszcze w tamtych czasach nie drukowano takich jakichś wielkich rzeczy, nakładu, tylko tak, tak, nakładu nie było i w ogóle objętościowo. Druga jest na temat neosławizmu. To jest zupełnie nowa rzecz, nieznana problematyka, to była moja habilitacja. Trzecia jest na temat idei jugosławizmu, czyli jak powstała Jugosławia. Potem czwarta jest książka taka, tytuł ma taki fajny, Polaczkowie i Moskale, Wzajemny ogród w krzywym zwierciadle. To są te stereotypy, jak Polacy widzieli Rosjan, jak Rosjanie widzieli Polaków. To jest czwarta. Piąta i szósta to są dwa wydania stosunków polsko-czeskich, XIX-XX wiek. Siódma to są narodziny i rozpad Jugosławii. Ósma to są ziemie macedońskie w XIX-XX wieku. Dziewiąta dotyczy Bułgarii. Dziesiąta dotyczy problemu macedońskiego w polityce państw bałkańskich. Kolejna, już pogubiłem się w matematyce, no chyba 11. Jest to ogromny dorobek. Tak, dotyczy Kresowiaków, przesiedlenia Kresowiaków. Potem jest taki zbiór pod moją redakcją Rosja, Polska, Bałkany. Teraz wydałem książkę polonijną w ubiegłym roku, Chłopi polscy na Wyspach Duńskich. Teraz mam Słowację, już się kończy. No i mam jeszcze w planie
dalsze rzeczy. No w tym ta książka dotycząca Polonii Amerykańskiej byłaby taką pozycją dużą, szeroką, liczącą się, poważną, myślę, że potrzebną Polonii. No dla mnie by to była też pozycja w moim dorobku znacząca. Myślę, że panie profesorze, potrzebne są panu kontakty z uczelniami, chociażby tu w New Britain na CCSU, gdzie jest Katedra Polska, Fundacja Kościuszkowska, która, co tu dużo mówić, oni są w posiadaniu materiałów, które są świetnym dokumentem. Tak, do fundacji, z fundacją się skontaktuję. Najpierw myślę, że zacznę od Nowego Światu w Warszawie i potem tutaj już. Natomiast byłem już na Yale University u profesora Wandycza z profesorem Blewasem. Nie mogę jakoś się skontaktować, ale nie tracę ducha. Myślę, że uda mi się to w końcu. Byłem na tym Uniwersytecie Stanowym także. W tej bibliotece u pani Ewy Wołyńskiej oglądałem wspaniałe zbiory, głównie mikrofilmy archiwalne, które mnie szczególnie interesują. Musiałem się do nich dorwać. No oczywiście jak patrzę na nie, to mnie troszeczkę prawda, ciarki lekkie przechodzą, bo to wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy. No niemniej jednak trzeba się za to zabrać. Proszę pana, czy nie pomylę się, jeśli powiem, że pańska praca, przede wszystkim to, co pan już zrobił jeszcze w tej chwili, co pan robi, chociażby te wizyty w byłym Związku Radzieckim, tam gdzie są środowiska polonijne, skupiska, i prostuje pan, ja tak odbieram, że prostuje pan po prostu błędy historyczne albo jakieś zafałszowania, które były wcześniej podane. Czy mam rację? Ma pan rację. Z tym, że powiem panu, panie redaktorze, że dużo tych zafałszowań powstaje teraz. Teraz, kiedy ale z czyjej się, strony? No głównie z tamtej. Powstają też jakieś może, wie pan, niedopowiedzenia może i z, nawet i z naszej strony. To znaczy czasami ktoś coś niekompetentnie albo w jakichś innych celach powie i to idzie w ten przysłowiowy eter. Tak. Ciężko to wyprostować. Ciężko wyprostować. Trzeba też powiedzieć, że po zamknięciu buzi wszystkim przez 50 lat, co miało miejsce w poprzednim systemie, ludzie się dorwali nagle do prawdy. To też są i różne potknięcia, pomyłki, nawet niezamierzone. Ale prostujemy, co się da. Jeszcze robota jest przed nami dużo większa niż zrobiona. Czasem zwykłe emocje biorą górę nad rzeczywistością, a pan właśnie myślał od tego, bo książki przez pana napisane będą jednak jakimś dokumentem, ja uważam. Będą, one już są. Ja myślę, że to się nawet, nawet samo sobie to powiem, przepraszam, maleńka doza, one są nawet potrzebne. Jako, że u nas w Polsce mało ludzi, tak szczerze wyznam, mało ludzi się zajmuje losem takiego kraju, tam jak Białoruś, Ukraina, Słowacja czy Bułgaria. Kogo to obchodzi? Wszyscy idą na tą historię tego wielkiego świata, Ameryki, Francji, Anglii, Niemiec. Natomiast te biedne środki są porzucone, ciągle porzucone i dlatego wokół nich gromadzą się różne mity, zafałszowania. I staram się jak mogę, jak Bozia da pożyć, to zrobię dużo jeszcze, jak nie da, no to wszystko ja zależy. W imieniu swoim i telewizji życzę panu, żeby niech żyje pan jak najdłużej, bo robi pan świetną pracę, która, co to dużo mówić, uczy, wychowuje. I w związku z tym, proszę pana, czy interesuje pana coś takiego, gdyby miał ktoś ciekawe materiały dotyczące jakichś tu spraw polonijnych, czy mógłbym pana adres podać? Oczywiście. I mogą panu ludzie przesłać? Tak, będę bardzo wdzięczny za każdy materiał. Oczywiście rozumiem, że to jest jakaś fatyga, że jest to jakiś kłopot, że to jest jakiś koszt związany z przesłaniem, bo to trzeba gdzieś tam zapakować, gdzieś tam pójść, gdzieś to wysłać, zapłacić. Dlatego za to bardzo przepraszam i biorąc to pod uwagę, nie domagam się tak stanowczo tego, ale gdyby ktoś miał życzenie, to będę bardzo wdzięczny, bo wtedy bym zgromadził prawda, materiały. Szczególnie mnie interesują te materiały, gdzie jest dużo faktografii. To jest tak, tak. Czyli to po prostu mogą być to jakieś starodruki, dokumenty, fotografie. Tak, fotografie, oczywiście jakieś opracowania. Tak. Opracowania byłyby dobre, no, materiały typu źródłowego. Szczególnie byłyby pożądane. Które są w jakimś sensie dokumentem, faktem, nie żeby tak, tylko, że tak, czymś wymysłem. Żeby się nadawały do obróbki. Tak, panie profesorze, staram się, bo audycja jest godzinna, nie nudzić za dużo, chociaż jest pan ciekawą postacią. Dziękuję bardzo. Ja zaraz mam dziękuję, do zobaczenia w tym naszym pięknym mieście i tu jeszcze w Stanach, mam nadzieję, bo pan obiecał, że pan przyjedzie z latem, chociażby na to 150-lecie. Proszę państwa, dziękuję. Przypominam, rozmawiałem z doktorem, habilitowanym profesorem, zwyczajnym Antonim Gizą. Ja kolejność tytułu pana przekręciłem, ale myślę, że pan mi wybaczy. Oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję.